Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić takie placki na sodzie. Są doskonałe do różnych herbat, soków. Jako taka przekąska bardzo, można powiedzieć, że zapychają i stanowią taką alternatywę dla różnych słodyczy, a nie są niezdrowe. Bo będziemy je robić z mąki pszennej pełnoziarnistej. Tak więc nam będzie potrzebne. Na pewno będzie nam potrzebna mąka pełnoziarnista. Ja użyję 250 gramów, czyli szklankę. I ją od razu przesieję. Gdy przesiemy już naszą mąkę, nasze 250 gramów mąki, następnie będziemy potrzebować soli. Ja daję niecałą łyżeczkę soli. Pół łyżeczki sody. Niecałe pół łyżeczki, oczywiście tak na koniec łyżeczki. Taka ilość w zupełności wystarczy. No i jeszcze 2 łyżeczki cukru. Teraz to wszystko wymieszamy. No i teraz potrzebujemy pół szklanki zsiodłego mleka. Może to być także kefir. No, jeżeli dodamy śmietanę, to nie uzyskamy takiego smaku. Także najlepiej zsiadło mleko. Najlepiej, jeżeli ktoś ma w ogóle jeszcze swoje od własnej krowy. No i wlewamy pół szklanki. I to wszystko mieszamy. Takie ciasto będziemy teraz wałkować. Gdy już mamy nasze ciasto, będziemy teraz wałkować. No i teraz tak przygotowane placki będziemy smażyć. Odpalamy gaz. No i kładziemy na patelnię nasze placki, nie posypując ich niczym. Zmniejszamy ogień na najmniejszy stopień. I trzymam na patelni jakieś 5 minut na jedną stronę.
Kiedy nasze placki już się trochę podpieką, wyciągamy je na talerz. Ważne, żeby się nie spalił, potem będą twarde i po prostu nie będą smaczne. Mąkę pełnoziarnistą oczywiście dla smaku można zastąpić mąką zwykłą pszenną. I najlepiej smakują z kawą zbożową z dodatkiem mleka. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na forum bez chemii info.